opcje niedostępne. Nie ma opcji, zajebiście, ale będę musiał wykrzyczać. Dobra. Enter. Alpha Demo Time Trial. Niech będzie. Wygląda całkiem zajebiście. Spacja to jest akceleracja. O chuj, ale zajebista grafika. To jest bodajże teraz w Alfie. I ona jest za friko do właśnie ogarnięcia sobie. Potem myślę, że będzie miała jakąś cenę. Zwróćcie uwagę na całkiem ciekawą paletę kolorów, która tu jest. I ogólnie na styl graficzny, jaki ona prezentuje. Połączenie fioletowego z żółtym jest akurat takie dość specyficzne, dlatego że ona pasuje, można powiedzieć, że prawie idealnie. Zawsze. Już teraz tak trochę staram przekrzyczeć, dlatego że tak naprawdę nie słyszę nic, bo to jest tak głośne. Ktoś z was oglądał Unishelby? Kiedykolwiek? Polecam, bardzo cancerowe anime. O, kurwa. Personal best. Rozumiem, że jest tylko jedna mapka tak naprawdę, no spoko. Muzyka pasuje dobrze. Fajnie jest tło, bo ono też jest tak specyficznie zrobione. Ono też się tak rusza specyficznie do tego, do gracza. Jestem ciekawy, jak gra będzie wyglądać, jak będzie, jak już wyjdzie z alfy. Także jak się uda i będzie za jakąkolwiek cenę, to pewnie bym ją sobie kupił, żeby zobaczyć, o co chodzi. Ciekawe, czy będzie miała w ogóle multiplayer, będę musiał jeszcze poczytać bardziej na stronie dewelopera. Bo ja na razie tak po prostu zobaczyłem na szybko i stwierdziłem, że... Stwierdziłem, że kurwa, całkiem zajebiste. Aj, kurwa, jebie w oczy aż takim kurwa neonem, nie? Teraz jestem w sumie w trakcie obrabiania odcinka z Minecrafta. Grałem sobie z Mateusiksem. Na serwie szybko założyliśmy. Szybko założyłem serwer i zaczęliśmy sobie po prostu grać. I zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak się przyjmie. Powinno się przyjąć, bo jest całkiem spierdolone. Znaczy... Quality content. Czy jest to coś oryginalnego? W sumie nie wiem, zagrajmy z Minecrafta, nie wiem, czy można to uznać za cokolwiek oryginalnego, ale w każdym razie myślę, że jest całkiem dość zabawnie. A teraz ściga się sam sobą. To jest fajne, że to jest takie... grafika jest taka właśnie neonowa, bardzo mi się podoba. Kiedyś w sumie chciałem nawet gry robić samemu na własną rękę i się po prostu nauczyć jakiegoś silnika i zacząć coś robić, ale tak naprawdę na tym się skończyło, dlatego że jestem zbyt leniwy kurwa na to, na obecność, kiedy musiałbym się naprawdę zmobilizować. A do tego nie jestem w tej chwili... O kurwa zdolny! Nie! Tak, po wewnętrznej, kurwa. Nie jestem w stanie się zmobilizować po prostu, nie?
Mam Game Makera, mam Game Maker Studio na parę różnych platform, więc mógłbym się nauczyć jakiegoś. Mógłbym się nauczyć samego Game Makera. Mógłbym zrobić jakąś śmieszną, chujową gierkę. Bym wam dał na jakiś kurwa specjał, który się pewnie nigdy nie wydarzy, bo nigdy nie będę mieć 500 subów. Bo mi kanał umiera. W sumie umiera? Czy ja wiem? Dostałem ostatnie 3 suby, więc jest chyba tak źle. Ale jakoś wyświetleń pod filmikami po prostu nie widać, nie? Także, no. Kurwa, ta grafika jest zajebista. Kurwa, macie. Wszystkie obrazki, one są zrobione w stylu właśnie takiego grawerowania, co jest taki fajny efekt w Gimpie. Się właśnie grawerowaniem nazywa. Teraz spróbuję się jeszcze siebie jeszcze wyprzedzić jeszcze raz. Zobaczymy czy mi się w ogóle uda, pewnie nie. Właśnie. Się zastanawiam nad jakie gierki wrzucać na swój kanał. Bo mam całą masę możliwości na Steamie. Mam Bioshocka właśnie, że tak powiem, coś w rodzaju remastered, nie? Mam Bioshocka remastered. Myślę, że jego by nagrywał. To jest całkiem zajebista gra. Całkiem świetna. Całkiem zajebista, całkiem świetna. Bardzo dobra w każdym razie. Zastanawiam się nad tym. Ale oprócz Bioshocka oczywiście mam Garry's Moda, jeszcze powinienem z niego coś wrzucić. Tylko właśnie nie wiem jakie dodatki wybrać, myślę, że po prostu wejdę na stronę z dodatkami i wybiorę pewnie jakieś parę pierwszych rzekomo najlepszych i zobaczymy co to tak naprawdę ma do rzeczy. Kurwa, to ma być taka... Seria z dodatków z Garry's Moda to ma być taka coś w rodzaju recenzja, bardziej komentarz nad tym i tak dalej, nie? Akurat z tym dodatkiem do helikopterów i tak dalej, to się zdarzyło akurat tak, że tam wiedziałem coś o tych fabrykach i tak dalej, o Sikorskim, to sprawdziłem trochę więcej jeszcze info i po prostu połączyłem jakoś. Gra gierka bardzo przyjemna. Będziecie mieli link w opisie. Co tam jeszcze jest takiego, co mógłbym zrobić, czego kurwa nie robię, bo się nie chce. Nie no, to tak, odcinek z Garry's Moda, muszę znaleźć jakieś dodatki i tak dalej. I no i myślę, że też przeglądny, bo to pewnie jakieś 3 tak jak było tam, znaczy zobaczę jak bardzo się to będzie, jak bardzo będą one rozbudowane. A odcinek z Minecrafta możecie spodziewać się, kurwa jak to brzmi. Odcinek z Minecrafta możecie się spodziewać sobota albo niedziela, myślę. Dlatego, że stwierdziłem, że chcę włożyć w niego trochę więcej pracy niż normalnie, więc żeby było śmieszne, nie? A to będziemy mieć jakieś 40 minut, więc no, będziemy się nauczyć w końcu robić długie filmiki, które będą jednak śmieszne i będą mogły utrzymać już mniej więcej uwagę, widzę, nie? Przez cały czas. Przy okazji poprawić matmę. I elektrotechnikę. Nauka zajebista rzecz. To jest lepsze od takiej zwykłej nauki? Nauka o prądzie elektrycznym i badanie nad prądem elektrycznym. O, to jest coś zajebistego. Tylko żeby je tak naprawdę zacząć, trzeba się cofnąć o parę wieków wstecz, jakieś 2. Do samego początku, żeby tak naprawdę złapać, jak to wyglądało na samym początku. Jak tak naprawdę ludzie ogarnęli w ogóle, co to jest prąd elektryczny i jak, bo... Rzeczywistość jest taka, że... A propos prądu elektrycznego. To nie jest tak, że oni mieli kalkulatory czy coś, nie, to jest rok 1800, tak? Mówimy o czasach, gdzie nie było czegoś takiego, gdzie tak naprawdę oświetlenie na ulicach dopiero powstawało. Powstawały prądnice pierwsze i tak dalej.
i ludzie jak po prostu badali fenomeny prądu elektrycznego, to nie mieli kurwa nic. Oni mieli baterię, która była zrobiona tak naprawdę ze słoika, z jakiegoś kwasu, który był elektrolitem, dwa różne metale i to miało działać i kurwa działało. I mieli tak, mieli Faraday. On bodajże odkrył ten efekt magnetyczny prądu stałego na drut. Zrobił sobie, jak się tam bawił, robił sobie iskierki, nie? Tam w sensie, wiecie, skracał obwód, po prostu brał i drut z jednego końca baterii, przykładał do drugiego końca baterii, jeb, sparki, iskry leciały, nie? I on miał kompas na stole. I co ciekawe, ta igła zaczęła się po prostu wychylać, a wiadomo, że igła jest namagnesowana oczywiście, co nie? Więc Faraday się tak trochę, o kurwa, patrz, co tu się dzieje, nie? No i zaczął badać ten fenomen, nie? I potem wielu innych pod nim i tak dalej. I to się rozszerzało, aż w końcu wiadomo do dziś, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o inżynierów elektrycznych, to są osoby, które doskonale wiedzą, że magnetyzm i elektryczność to jest coś, co zawsze idzie ze sobą w parze. I to jest tak naprawdę nierozłączne. Nie ma elektryczności bez magnetyzmu tak naprawdę. Nieważne, czy to jest prąd stały, czy prąd zmienny. Są dwie nierozłączne rzeczy. No ale w każdym razie. Dokończam to okrążenie, żeby dokończyć. Gierka są takie przyjemne, to jest tak naprawdę taki test drive dosłownie. Jak to może kiedyś w przyszłości wyglądać. Ale mi się bardzo podoba. Jakby, bo to jest developer indie z tego co bodajże wiem. Jakby zrobili coś... zjebałem trochę. Proszę bardzo. Jakby zrobili coś na skalę, kurwa, Need for Speed'a, nie? Ale na to nie liczę za bardzo, nie? Chociaż w sumie obecnie gry indie mają takie możliwości. Jakby to się rozszerzyło coś na skalę, powiedzmy, Need for Speed Underground 2, jakbyś miał rozbudowany świat, ale to raczej wątpię, że to byłby cel dewelopera tutaj. Zresztą z taką grafiką cały czas na skalę Underground 2, tak trochę myślę, że no nie bardzo, trochę jebie w oczy. Ale grafika bardzo fajna. Takie elementy właśnie jak na przykład piramidy i takie różne cyberpunkowe. Bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne. Fajnie jest ten efekt na szybach. Jest bardzo prosty do uzyskania. Dobra, także linki macie w opisie. Mam nadzieję, że film się podobał. Minecrafta spodziewajcie się sobota/niedziela. Jeżeli niedziela rano, będę wrzucał pewnie przez sobotę noc. Zobaczę jak to jeszcze wszystko wyjdzie. No dobra. Także to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Yo!